Cześć, z tej strony. Dzisiaj taki trochę nietypowy film. Jak wiecie, ja się ścigam, a jednym z moich sponsorów jest Biker Boots i Ubrodnica. Dzięki uprzejmości Damiana, a dzięki uprzejmości Biker Boots i Ubrodnica mam możliwość użytkowania napędu Shimano, nowego napędu w moim rowerze wyścigowym. Jest to napęd Shimano XT 1x12. Taki krótki film, z czego on się składa, ten napęd. Mamy korbę Shimano XT z pomiarem mocy na pająku oraz zębatką Narrow Wide. Łańcuch oraz keteta jest to Shimano XT M8000. Natomiast sama przerzutka oraz manetka. Przerzutka to jest Shimano XT M8000. 100, a manetka jest to SLX M7100. Napęd sprawdza się bardzo dobrze już po pierwszym wyścigu, także bardzo fajna kultura pracy, nie zapycha się błotem. Wyścig przejechał Puchar Polski w Krynicy Zdrój, także bardzo fajnie. No i działanie lekkości napędu Shimano jest na plus w takich warunkach lekko błotnistych, błotnych. No, niektórzy mogą powiedzieć, że sprzęgła w Shimano są słabe, natomiast no tutaj kultura pracy wygrywa. Moim zdaniem sprzęgło też daje radę i można je sobie fajnie w łatwy sposób wyregulować oraz samemu przeserwisować. Także dziękuję bardzo za wsparcie Damianowi. Jeżeli chcecie przydać moją relację z Pucharu Polski w Krynicy, no to zapraszam Was serdecznie na moją stronę facebookową Domin Cycling. Link podany w opisie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!